dzisiejsze szkolenie jest prowadzone przez profesjonalistów. Dla mnie jest na pewno bardzo pouczające, nienudne. Niesamowicie interesujące. Przede wszystkim sposób przekazania wiedzy. Jest dużo ćwiczeń praktycznych. Dużo rzeczy o urazach i takich pożyteczne dla naszego codziennego użytku w pracy i w domu. Grupa zainteresowana, sporo pytań. Myślę, że wiele rzeczy dopiero poznali, które pozwolą im otworzyć i patrzeć realnie na to, co się stanie. Dopytywali o niuanse, co świadczy o tym, że byli bardzo zainteresowani. Jak będą działać, zobaczymy w czasie zadań, ile z tego zapamiętają. Natomiast na pewno jest zainteresowanie, spore skupienie, co świadczy o tym, że naprawdę grupa godna pochwały. Mamy taką cichą strategię, będziemy się starać przede wszystkim być opanowani i sami nie stracić przytomności, żebyśmy nie musieli się sobą zajmować. Dobrze, pacjent chyba przeżyje. Zostaliśmy w bardzo trudną sytuację. Pacjent z oderwaną ręką powyżej nadgarstka. Bardzo duży kwotok z ręki musieliśmy zatamować, zabezpieczyć pacjenta, sprawdzić, czy nie doznał wstrząsu oraz zabezpieczyć dłoń, którą znaleźliśmy i która zostanie przewieziona razem z pacjentem do szpitala. Jest szansa, że się uda rękę przeżyć.